Dzień dobry, witam Was w kolejnym poniedziałkowym filmie na moim kanale. Filmie wydaje mi się przynajmniej tak wyjątkowym, jak film, który pojawił się na kanale w czerwcu tego roku, 2023 roku, czyli film, w którym opowiadałam Wam o trzech niezwykłych książkach, które trafiły w moje ręce. Niezwykłych dlatego, że były to wtedy dwie pozycje z drugiej połowy wieku XVIII i jedna pozycja z pierwszej połowy wieku XIX, więc zdecydowanie pozycje obecnie najstarsze w mojej domowej biblioteczce. Na dzisiaj przygotowałam jednak przeglądanie kolejnej, ciekawej i zdecydowanie niepowtarzalnej pozycji. Taka pozycja jest jedna, wydana tylko w jednym egzemplarzu, a dlaczego, to myślę, że zdradza Wam już sam tytuł tego filmu. Dzisiaj przeglądniemy sobie pamiętnik ze Lwowa z lat 80. XIX wieku. Cofniemy się więc w przeszłość jakieś 140 lat. Mniej więcej, wiecie jak to jest u mnie z matematyką, można to sobie dokładnie przeliczyć. To jest pamiętnik prawdopodobnie z roku 1886, dlatego że z tego roku znalazłam w nim najstarsze wpisy. Już Wam tę wspaniałość pokazuję. Dość dokładnie przeglądałam sobie wpisy zamieszczone w tym pamiętniku i stąd wiem, że jest to pamiętnik panny Amelii Łabęckiej, która w 1886 roku mieszkała we Lwowie i też uczyła się we Lwowie, dlatego że rok później, w 87 roku, zdawała maturę, o czym świadczy inny wpis. Ale przyglądnijmy się najpierw temu pamiętnikowi z zewnątrz. Pamiętnik, no widać z daleka już, nawet jak Wam go tak pokazuję, pamiętnik solidny, na pewno pojawią się przebitki. Pamiętnik oprawiony w skórę, oprawa jest oprawą skórzaną, już wiadomo, ze względu na wiek pamiętnika oprawą w wielu miejscach przetartą. Tutaj z przodu mamy taki spory napis pamiętnik, dodatkowo różne tłoczenia w tej skórze. Przy grzbiecie, kiedyś taki złocony napis 1886 rok, który również wskazuje na to, że jest to pamiętnik założony właśnie w 1886 roku, a dodatkowo to, że jest to pamiętnik panny Amelii Łabęckiej, potwierdza tył oprawy. Z tyłu oprawy mamy inicjały AEU, inicjały oczywiście Amelii Łabęckiej. Dodatkowo brzegi stron są brzegami takimi złoconymi, co też przyuważyłam w jednej z książek czerwcowych, tych książek bardzo starych, o których opowiadałam Wam w czerwcu. Tak samo ten pamiętnik również takie brzegi stron ma złocone. No to co, przechodzimy do środka i sprawdzamy, co kryje wnętrze. Wy sprawdzacie, bo ja już o tym wiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać, dlatego że kombinuję i z ustawieniem aparatu, i z ustawieniem mikrofonu. Teraz widzicie tę oprawę z bliska i zapomniałam powiedzieć jeszcze o jednym. Mamy tutaj też fragmenty takiego zamszowego płótna. Nie wiem, czy o zamszu można mówić jako o płótnie, no ale dobrze. Zabieramy się za otwieranie tego pamiętnika. Uwaga, uwaga. Jak widzicie, jest i wyklejka materiałowa, taka błyszcząca ze wzorem, to chyba widać dobrze. A tutaj było miejsce na dwa zdjęcia, zachowało się zdjęcie jedno i kto wie, czy nie jest to zdjęcie właścicielki tego pamiętnika. Raczej to bym obstawiała. Zdjęcie takie grubsze, czasami może widzieliście takie zdjęcia w muzeach. Postaram się Wam też pokazać to zdjęcie o troszkę bliżej. To jest zdjęcie wykonane we Lwowie przy ulicy Jagiellońskiej 11, bo mamy też dokładny adres, u fotografa M. Goldberga. Klisze przechowywane do dalszych zamówień. Proszę bardzo, więc mamy też ślad pozostawiony przez zakład fotograficzny pana Goldberga. Kto wie, może poznaliśmy panią Amelię Łabęcką, a teraz poznamy wielu jej przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy byli jej drodzy.
Na początek przestroga dla młodzieży. Powiem Wam, że sposób, w jaki dawniej pisano, w jaki dawniej kreślono litery, no potrafi zrobić wrażenie. Przestroga dla młodzieży. Nie daj się upajać pieśni, bo choć z pieśni często chwała, nieraz pieśnią człowiek prześni chwilę, w której drugi działa. Więc nad księgą zwieszaj głowy, bo tam napój silny, zdrowy. Stamtąd przyjdzie Ci znajomość, jak wygrzebać skarby z ziemi i jak ziemię podnieść niemi. Wyjątek z poematu K. Świdzińskiego, 8 lutego 1887 roku. Nieznajomy, więc niestety nie odkryjemy, kim jest osoba, która napisała właśnie, która przepisała tutaj właściwie wyjątek z poematu Konstantego Świdzińskiego. A kim był Konstanty Świdziński? Już Wam mówię, bo oczywiście musiałam to sprawdzić. To był polski kolekcjoner dzieł sztuki, bibliofil, mecenas, donator ośrodków polskiej kultury narodowej. Tak wyczytałam. Urodzony jeszcze pod koniec wieku XVIII, a zmarły w połowie wieku XIX w Kijowie. Być może zaintrygowało Was to, że był bibliofilem, więc dodam jeszcze, że pod koniec jego życia jego zbiory obejmowały ponad 21 tysięcy dzieł w ponad 25 tysiącach tomów. Miał oczywiście też zbiory rękopisów, rycin, monet czy eksponatów archeologicznych i dla porównania Ossolineum posiadało wtedy nieco mniejsze zbiory. Więc Konstanty Świdziński pojawia się tutaj w tym moim pamiętniku z lat 80. z Lwowa. Odwracamy stronę bardzo uważnie, bo nie chciałabym na pewno w tym dzisiejszym filmiku nic pominąć. Tutaj coś po łacinie, pięknie wyrysowane, 6 października 1886 roku. W to, co jest tutaj napisane, może wnikała nie będę, ale na pewno wrażenie robią te wszystkie kwiaty i zapewne też nie jeden rysunek umieszczony w tym pamiętniku zrobi na Was wrażenie. Kolejna strona jest stroną bardzo tajemniczą, dlatego że mamy na niej pewnego narciarza zjeżdżającego ze stoku. I jak przypuszczam po tym zabrudzeniu tutaj z boku strony, jest to rysunek, który wielu osobom się spodobał i który oglądały z jakąś taką wyjątkową uważnością. No dobrze, dalej. Lwów, 29 września. MZ. Chorobliwy ideał. Kochałem chłopczycę. Usta popielate, a włosy pąsowe? Nie przeczytam wszystkiego, w każdym razie zęby hebanowe. Lecimy dalej. Niestety niektóre z tych charakterów pisma sprawiają mi pewien kłopot w ich odczytywaniu. Pamiętnik oczywiście jest pamiętnikiem szytym i co jakiś czas ma tutaj wyrwaną lub wręcz wygryzioną takimi jakby ozdobnymi nożyczkami kartkę, więc być może wtedy była jakaś taka moda. Lwów, 15 stycznia 1888 roku. I ten podpis zobaczycie już jeszcze raz w tym pamiętniku. Kiedy okropna cichość panuje i zda się wszystko spoczywać, wolno mi płakać na to, co czuję, wszak noc to będzie pokrywać. Nikt mnie podobno z ludzi nie słyszy, bo tylko żyję samotnie. Wolno mi płakać w ciszy i los mój tajać stokrotnie. To fragment z tego wpisu. I kolejny wpis od tej samej osoby, 25 stycznia, również Lwów. Zostawię Wam jeszcze przez chwilę ten wpis tutaj, może gdzieś trochę bliżej. Możecie zatrzymać sobie teraz ten materiał i pobawić się w odczytanie całego tego wiersza. Zresztą dlatego nagrywam ten film w takiej formie, żebyście mogli samodzielnie spojrzeć na te wszystkie wpisy. Szczęść Boże, kochająca Cię, ale nie umiejąca pisać ani mówić szczerych nie, może bardziej jakichś pięknych słów, Maryla
Bielowska albo Bielawska we Lwowie 10 czerwca 1887 roku. Tutaj wpis od szczerze kochającej Heleny Glińskiej. Szczęść Boże, słowa zacnego ludu na dalszą drogę Ci daję, niech towarzyszą wśród życia trudne w przyszłości w nieznane kraje. A jeśli kiedy cierń Cię skole lub walka siły przemoże, z cichą modlitwą znieść troski i bóle, kochaj, wierz, ufaj w szczęście Boże. Szczerze Cię kochająca Helena Glińska, 28 października 1887 roku i widzę, że tym razem nie jest to wpis ze Lwowa, tylko wpis z takiej wsi obecnie na Ukrainie, w rejonie pustomyckim należącym do obwodu lwowskiego. Mikłaszów, Lwów wciąż, Lwów, wieś wciąż istniejąca. Sprawdziłam na Wikipedii, bo było mi tak najwygodniej. W II Rzeczypospolitej wieś w powiecie lwowskim województwa lwowskiego. W tym starym pamiętniku najbardziej niesamowite jest to, że czytamy wpisy ludzi, którzy jeszcze nie mieli pojęcia o tym, co wydarzy się na tych terenach w wieku XX, bo przecież mamy tutaj jeszcze lata 80. wieku XIX, więc na dobrą sprawę nie mamy jeszcze nawet Polski. Gdzieś tutaj też będzie wpis w języku ukraińskim, więc kawał historii. I tutaj wspominałam Wam wcześniej o tych powycinanych stronach. One też chyba miały taką wartość ozdobną, bo jeżeli wytniemy dwie strony, zrobimy takie ząbki, no to mamy taką dodatkową ozdobę do naszego wpisu. Bóg, co zsyła niepowodzenia, zawody i straty, każdym dotknięciem ma na celu wyższe dobro człowieka. Szczerze życzliwa Celina Glińska i tak samo Mikłaszów 4 grudnia 1887 roku. Czyli tutaj jest Celina Glińska, a tutaj była Helena Glińska. Czyżby siostry? Za marzenia nikt nie jest odpowiedzialny. Jak struna gitary lub arfy wystawiona naprzeciw wiatru dźwięczy bezustannie, choć nikt ręką jej nie ruszy. Tak serce marzy pod wrażeniem tego, co je otacza. Chrosno Stare, 28 listopada 1888 roku. Nadia Dymitr. Ten wpis, który teraz widzicie, jest zdecydowanie wpisem takim, powiedziałabym, najbardziej kunsztownym i to właśnie dzięki temu wpisowi wiem, że jest to pamiętnik panny Amelii Łabęckiej. Czarne oczy, Polkę Mazurkę na fortepian poświęca i tutaj zapewne są jakieś inicjały, których nie potrafię odczytać, 15 grudnia 1888 roku. Być może dziwicie się, jakiż to kunsztowny wpis. No, robi wrażenie, ale spójrzcie na jego kolejną stronę, bo on nie zamyka się na tej jednej stronie. Nuty, drodzy Państwo, nuty i to jak wyrysowane. Niby widziałam je już wielokrotnie podczas przeglądania tego pamiętnika, a jednak za każdym razem się nimi zachwycam. Za każdym razem jestem pod wrażeniem. Tutaj może jeszcze przybliżę Wam ten napis na dole strony, gdybyście chcieli pobawić się w odczytywanie. Kolejna wycięta strona. Czym jest kobieta? Wpis niepodpisany. Krzew, który truje dziś, a jutro przecudny kwiatek zeń wyrasta, cierniem pokryty, a pamiętny to jest kobieta. Ptak, który ma przepyszne pióra, co się o formę tylko
pyła, nie, coś pomieszczałam. Na treść przeważnie obojętny to jest kobieta. Kryształ lodowy, prześlicznie, w którym tysiące blasków świta, co jednak w wodę się rozpływa, to jest kobieta. To jest kobieta. Ciekawe, czyj to jest wiersz. Dajcie mi chwilę, sprawdzimy, może uda mi się taki wiersz znaleźć, choć nie sądzę, żeby przy tym tytule i przy braku autora było to możliwe. Jeszcze może sprawdźmy, czy on nie kończy się na drugiej stronie. Jest jeszcze na drugiej stronie. Lwów, maj 1880, ale nie wiemy dokładnie którego roku. No i podpis WZ albo ZW. Raczej WZ, bo W jest na spodzie. No niestety nie znalazłam tego wiersza o kobiecie. Być może jest to wiersz po prostu napisany przez kogoś. Tutaj obok było prawdopodobnie jakieś zdjęcie, ale niestety do naszych czasów nie przetrwało. Antoni, tutaj mamy nazwisko. Człowiek to łódź na morzu, a gdzie przystań? Maj 1886 na 1887. Czyżby to jakiś rok szkolny. Tutaj nieco dłuższy wpis. Droga Amelko, kochająca Cię serdecznie, Camilla des Loges. Mamy też miejsce, w którym zrobiono ten wpis. 11 lipca 86 roku, o ile dobrze odczytałam datę. Piąty rok mija od naszej znajomości, a jeszcze żadna chmurka nie przeszła przez ów czas. Byłyśmy dobremi dla siebie koleżankami. Może ja nie, ale ty byłaś dobrą. A teraz za parę tylko dni musimy się rozstać. Przykra to nieprawdaż chwila, lecz cóż zrobić, takie życie ludzkie, że nic nie ma stałego na świecie. Maleczko droga, nie zapomnij o mnie. Tutaj fragment, którego nie potrafię przeczytać. Tego musisz mi po południu poetyckiego dać całuska, kochająca Cię serdecznie, tak jak już wspomniałam, Camilla des Loges. Tutaj z kolei kochająca Cię koleżanka, Maryla Wojakowska. I mamy dokładnie określone, kiedy ten wpis został wykonany. Sobota, dzień po piśmiennej maturze we Lwowie 25 czerwca 1887 roku. Najszczęśliwszym jest człowiek wtedy, gdy od świata jak najmniej żąda, a o ludziach jak najlepsze ma wyobrażenie. Nie znaczy to jednak, żeby człowiek miał żyć ciągle iluzją i nigdy rzeczywistości w oczy nie zajrzał, ale żeby w charakterach ludzi, z którymi mu żyć przyjdzie, chętniej dobrych stron upatrywał i oceniał je, niż miałby patrzeć na ich błędy, kochająca Cię koleżanka. O, tutaj piękny charakter pisma, choć nie najłatwiejszy do odczytania. Droga Maleczko, chyba że Ameleczko, jeśli kiedyś w cichym zaciszu wiejskim wspominać będziesz o latach szkolnych tak mile spędzonych, a zarazem o osobach, z którymi w tym wieku tak pełnym marzeń pięknych się zżyłaś, proszę Cię o to, byś również, tutaj mam problem z przeczytaniem, wspomnienia i tej, która Cię prawdziwie kochała. Kochająca zawsze, Maryla Kołakowska, towarzyszka lat szkolnych, Lwów 31 stycznia 1887 roku, w dzień odjazdu ze Lwowa. Więc też kawał historii. Jestem ciekawa, co z tymi wszystkimi osobami, które właśnie w 87 roku opuszczały Lwów, później się stało. W pamiątkę pierwszego widzenia się. Aleksandra, 29 grudnia 1887 roku. Przyznam się szczerze, że życzenie Panie, jak ciężki kamień dla mnie dziś ciąży i prawdę mówiąc jestem... No dobrze, tutaj może nie będę się męczyła przy odczytywaniu, męczyła, to nie jest męczenie, ale może nie będę długo zastanawiała się nad
charakterem pisma, nad odczytywaniem tego charakteru pisma, bo przecież ten wiersz, ten wpis też dość dobrze chyba widzicie, więc też w każdej chwili możecie go sobie zatrzymać i na spokojnie prześledzić. Błądzącym wśród ciasnego dni naszych przestworza, życie jest wąską ścieżką łączącą dwa morza. Wszyscy z przeszłości mglistej lecim w przyszłość mroczną. Jedni najprościej dążą i najrychlej spoczną. Drugich na stronę łudzące widoki, plony, ogrojce wdzięków i sławy opoki. Szczęśliwi, jeśli granic sławy, goniąc sławy wyobraźni, przed końcem drogi znajdziem świątynię przyjaźni. K.E.U. 1887 rok. Wyjątek z poematu Sęp Sybiru M. Gosławskiego. Oczywiście musiałam sprawdzić, cóż to za Sęp Sybiru i doszukałam się następującej informacji o tym, że ten Sęp Sybiru to jest poemat pochodzący ze zbioru wierszy Maurycego Gosławskiego, zbioru wierszy wydanego w Paryżu w 1833 roku właśnie pod tytułem Sęp Sybiru, poezja ułana polskiego. Ten Gosławski był absolwentem liceum w Krzemieńcu na Wołyniu, poetą i też nauczycielem na Podolu. Więc właśnie z jego poematu skorzystała osoba wpisująca się do pamiętnika Amelii Łabęckiej. Tutaj bardzo rozbudowany wpis. Wpis od przyjaciół, nie, od kochającej cię koleżanki, chyba Janiny Sedlowskiej. Może Wam uda się odczytać to nazwisko. W każdym razie wpis z 9 czerwca 1887 roku, skreślony we Lwowie. No tutaj ktoś się spisał. Marzymy cudnie i śnimy słodko w młodości dniach, lecz nam nie wolno przepędzać życia w ułudnych snach. Towarzyszce lat szkolnych przypisała kochająca Józefa Łopuszyńska, Lwów, dnia 16 czerwca 1887 roku. Tutaj na pamiątkę w chwili rozstania napisała kochająca cię koleżanka Albina, no i nazwisko. We Lwowie dnia 18 maja, czerwca, sierpnia 1887 roku. Szybkością strzały życie ulata. Amelio. No właśnie, tutaj kolejne potwierdzenie imienia właścicielki tego pamiętnika. A.G. albo M.G. Chyba A.M.G. M.G. A proszę bardzo, jeżeli pojawia się taki, jak ja to mówię, pergaminek, to oznacza, że za nim kryje się rysunek, właściwie szkic. Taka kozica gdzieś w górach, tutaj z tyłu osoba wspinająca się po tych skałach, jeszcze w takim stroju właśnie gdzieś zapewne z XIX wieku. Świetna sprawa, dlatego że to jest jedyny taki rysunek. Więcej takich rysunków przecież nie ma, bo jest to praca wykonana ręcznie. O, a tutaj wpis, o którym wspominałam Wam gdzieś na początku przeglądania tego pamiętnika, czyli wpis w języku ukraińskim. Gdyby to były litery drukowane, może bym się skusiła i może bym Wam ten wpis przeczytała, ale na pewno Wam go teraz tutaj pokazuję. Też wpis z 1888 roku. No i za sprawą tego wpisu odkrywa się przed nami taka niejednowymiarowość, niejednokulturowość Lwowa i w ogóle tych terenów. Prosisz pisać do Sztambucha, muzę tedy w pomoc wołam, lecz na próżno muza głucha, ach, a bez niej jeszcze zdołam.
wpis na razie, nie widzę tutaj podpisu pod tym wpisem, a jest Michał Prodzienich, Prodzienich, ja tu widzę Prodzienich, ale na pewno nie jest to Prodzienich. 28 lipca 1887 roku. Najspokojniejszym Twoim okiem niechaj szczęście siebie snuje i tak dalej. Wydaje mi się, że dopisał ktoś, dla kogo język polski nie jest językiem pierwszym, dlatego że każda z tych liter jest w jakiś taki dziwny sposób rozstrzelona. 29 grudnia 1887 roku. Tutaj ciekawe są nawet te puste strony. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie pojawi się wpis. We Lwowie, też 1887 rok. Nie unoś się nigdy miłością lub przyjaźnią. Taki jest początek tego wpisu. Oj, za to się nie zabieram, bo obawiam się, że byłabym na straconej pozycji. O, tak, ten wpis też zdecydowanie chciałam Wam pokazać. Mamy jeszcze zasuszony kwiatuszek. W dotyku ten kwiatuszek przypomina, no nie wiem, jakiś taki puch. Nigdy nie widziałam tak mocno zasuszonego kwiatka. Pomyślcie sobie, że to jest kwiatek, który zebrał ktoś jeszcze w XIX wieku i on aż do naszych czasów w takim pamiętniku przetrwał. Coś niesamowitego. Dodatkowo tutaj też chyba podpis osoby, która zrobiła ten wpis, a na odwrocie z boku Amelia Łabęcka i do każdej litery dopisane zdanie. Dodatkowo każda litera jest ozdobiona takim złotym, no, długopisem, pisakiem, a obok pięknie narysowane serce, krzyż, jakaś kotwica, miłość. Jest to cicha nuta w serduszku ukryta. Wierszyk o miłości. ...1889 rok. Ach, życie całe to podróż krótka. Ranek to biała karta albumu, to może cicho, po którym łódka marzenia płynie w pośród fal szumu. Jeszcze emalia z serca nie starta, jeszcze maszt nie zna wściekłości burzy, młodość to także cudowna karta, karta z podróży. No widać od razu, że jest to pamiętnik osoby młodej, która również pośród swoich znajomych ma sporo takich młodszych, młodziutkich, wkraczających w dorosłe życie osób, wkraczających w dorosłe życie u progu tak naprawdę XX wieku. Pisała ku pamięci Eugenia Witwicka. 11 czerwca 1887 roku. I chyba zbliżamy się już do końca tego pamiętnika, bo widzę, że trafiliśmy na wyklejkę. Teraz pokazuję Wam wzór i zamykam pamiętnik. W ten oto sposób przeglądnęliśmy cały pamiętnik panny Amelii Łabęckiej. Jestem ciekawa, jak takie przeglądanie Wam się podobało i czy macie ochotę na więcej tego typu filmów. A pytam o to dlatego, że mam w swoich zbiorach jeszcze dwa pamiętniki. Pamiętniki z lat, powiedzmy, 20. XX wieku. Jeśli chcielibyście zajrzeć do ich wnętrza, dajcie mi koniecznie o tym znać w komentarzu. Dajcie mi też koniecznie znać, jeżeli uda się Wam ustalić tożsamość którejś z osób, które pojawiały się na kartach tego pamiętnika, bo przyznam się Wam szczerze, że akurat osób nie szukałam bardzo dokładnie. Czasami możecie też mieć dostęp do różnych innych źródeł, do których ja dostępu
Nie mam. Zachęcam Was do śledzenia mnie w moich mediach społecznościowych, na Facebooku, przede wszystkim na Instagramie. W opisie do tego filmu znajdziecie również link do tego czerwcowego filmu, w którym opowiadam m.in. o książce z drugiej połowy wieku XVIII, jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście. A na razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w czwartkowym filmie. W czwartek na moim kanale ukazuje się zawsze odcinek z cyklu Z Targu Staroci, czyli cyklu, w którym opowiadam o książkach, które kupiłam na targach staroci. Do zobaczenia.